Siema, jestem Benio. Elo, jestem Miko. Dzisiaj zaprezentujemy Wam nowe LEGO Video. Tak, będzie. LEGO Video to figurki, które ożywają poprzez aplikację. Nagrywasz filmy na przykład tańcząc, a później w aplikacji ustawiasz muzykę i różne efekty. LEGO Video mogą ożywać ludziki, a w normalnym LEGO tylko możesz układać. Każda figurka reprezentuje inny rodzaj muzyki, na przykład hip-hop, rock lub disco polo. Dzisiaj otworzymy dwa wielgachne pudełka z LEGO Video, które mają pakiety startowe. Będziemy próbowali korzystać z aplikacji i pokażemy, jak to wszystko działa. Nie korzystaliśmy jeszcze z aplikacji LEGO Video i dzisiaj nagramy z Wami pierwszy teledysk. Jedziemy z unboxingiem. Na samej górze w pudełku znajdziemy plakat, który jest wielgachny i zajmuje mnóstwo miejsca i później go otworzymy. Później się zaczynają pudełka. Najpierw otworzę z takim kosmitą, który to chyba był rodzaj techno albo disco, to ja już nie wiem. Na początek znajduje się takie pudełeczko jakby, instrukcja, saszetka, kolejna pokrywka na pudełko, kolejna saszetka, stojak na figurkę i możemy się zabierać na układanie. I mamy już złożonego DJ-a Kosmite. Z przodu jest z beatbitami, po bokach ma nauszniki, do góry ma słuchawki. Z tyłu ma taką ściankę, która nawiązuje do rodzaju muzyki wszystkich figurek. Jedziemy z drugim pudełkiem. Mamy już gotowe dwa pudełka z figurkami. Zaczynamy z małymi saszetkami. Co się nam wydropiło? Widzę, że coś zielonego. Oto nasza instrukcja oraz za naszą instrukcją mamy wszystkie figurki, które można zdobyć w saszetkach. Przypomina mi to wiedźmę, wygląda bardzo mrocznie, nie ma nóg, bardziej to są jakieś nogi ducha czy coś w tym stylu. I zaczynamy z drugą saszetką. Ułożyłem już moją ostatnią figurkę, to jest cheerleaderka z cukierkowymi włosami. Na brzuchu ma watę cukrową, buciki ma biało-różowe i pompony. Ułożyłem już wszystkie moje figurki, które miałem w opakowaniu. DJ Kosmita, drugi imprezowy lama, jedną jakąś wiedźmę ducha, a drugą cheerleaderkę. Podoba mi się najbardziej ten DJ Kosmita, fajną głowę ma. Jestem bardzo ciekaw, co będzie w aplikacji, gdy połączymy te wszystkie figurki. Teraz kolejna pudło Mikołaja. Bye bye! Akcja! I zaczynamy! Tu jest taka instrukcja, już Wam pokazywałem. I tutaj otwieramy. W pierwszym takim dużym pudełku jest lama. Benek już ją składał, więc nie będziemy tracić czasu na nią. Tu drugi pudełko to jest piratem. Jest saszetki, są dwie. My tylko otworzymy największego pirata.
Już jesteśmy w aplikacji LEGO Video i możemy zaczynać. Jesteśmy w społeczności, gdzie możemy odkrywać i przeglądać różne filmy oraz zapraszać znajomych do wspólnego nagrywania lub dzielenia się swoimi filmami. Później mamy galerię, gdzie mamy swoje filmy, zdjęcia i udostępnione. Później mamy zespoły, które sami robimy, możemy zmienić układ zespołu, sesję zdjęciową zrobić lub członkowie. Można też dostosować każdą rzecz u figurki. Mamy tutaj figurki Bandmate i mamy już dwie zeskanowane. Można tu też skanować bity, gdzie na przykład jest przebieranka, taniec, twórca, zabawnie. Można zrobić przesłuchanie, dodaj do zespołu, instrukcje dotyczące budowania. Pokażemy Wam, jak teraz zeskanować. Jedziemy. I mamy już aplikację, gdzie najpierw musisz wybrać idealnie swoją figurkę. Teraz klikasz w prawym dolnym rogu emotikonę zeskanuj. Mamy już zeskanowaną figurkę oraz bit. I zaczynamy nasz występ. Yeah, you do. I don't care what you call me. Feel your web like tsunami. Pull me into your heart. Shake me out of a dark. Shake it like that. Shake it like that. Baby, just shake it away. Show me that. Ahoy there. Shake it like that. Aye, aye. Po zabawie podsumowując, bardzo podoba mi się w LEGO Video to, że każda figurka ma swój taki mały boksik. Klocki LEGO Video można połączyć z aplikacją na telefonie, gdzie jest mnóstwo efektów, można nagrywać filmy, jest wiele muzyki oraz jest świetna zabawa. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik z LEGO Video i widzimy się w następnym odcinku na kanale Alto.